I hate to break, and you don't have enough credits to buy this. Prepare to be searched. Maintain speed and course. No contraband detected. You may proceed. Militia here. Stick to your flight path. Fajkować.
hej. Myślałem, że się nie wyrobię, ale się jednak wyrobiłem. Muszę to tyle zrobić, żeby... w końcu przeskakiwać do innych systemów. Now entering an automatic landing zone. Trzeba antenę poprawić. Dobra, to jak teraz jesteśmy? No nawet to poszło, dobra. Dobra, to lecimy dalej. W takim razie następną misję. No póki co wszystkie muszą być w tym sektorze, no bo dalej to cargo. Ile dają za patrol? Dyszkę. Dobra, lecimy na patrol. Tylko się jeszcze obkupię. I śmigamy. No, na razie to nie mam jak przeskoczyć do innego systemu. To z tego co widziałem, to ten właśnie. Dobrze, dobra kasa, nie? Ale co z tego, że dobra kasa jest? Póki co to nie mam jak tam płacić. Damn, you're ripping me apart. Bierzemy drugiego.
Tak, wiesz co, widziałem, tylko że mi się wychodzi, wiesz co, wydaje mi się, że bardziej są o tyle opłacalne, że można szybciej kasę zrobić. Co prawda generalnie dużo bardziej ryzykowne, ale no, chociaż też możesz śmigać z ładunku i też cię mogą dorwać, nie? Gdzieś tam. Już tak pięknie po ubiegu stał jeszcze. Chodź tam, kojarzy się z... Damn, you're ripping me apart! Bardzo się z tego powodu cieszę. Kurczę, żeby to się jeszcze lepiej sterowało, to żeby w ogóle była bajka. No skuba nie może zginąć, no. Taki obity. Dobra, moment. Kopalnie dobrze płacą za żarcie, a z kolei tam na tych planetach to generalnie za jakieś minerały, nie? To jest trzech miśków. Może być różnie. Yo.
To są jeszcze trzy miśki, kurde. Może być ciężko. Może być bardzo ciężko. Yo,
będę się już z tobą bawił, bo mnie denerwujesz. Gdzie to mi się skończyło? Pamiętam, że w trójce w podręczniku trójkę i któregoś jeszcze nie czwórkę, tylko ten, który po czwórce wyszedł, już nie pamiętam. Deliver us, O Lord, for we are in need. Teraz cię normalnie dostarczymy. Tam był cały podręcznik. Cały podręcznik, właśnie jakieś tam manewry w ogóle. Znaczy, średnio to ma zastosowanie do wersji takich sprite'owych, bym powiedział, no ale... Dobra, ogarnięty. Uuu, hej Pi, yo. No dobra, ale ja muszę uzupełnić zapasy, bo... Tego nie będzie. Prepare to be searched. Maintain speed and course. No contraband detected. You may proceed. Ty piątki mi nie zaliczyło. Dobra. No to już nic. Tu wyskoczył normalnie. Ma maskę jak Filip z kanopi. Entering an automatic landing zone. Nic tak nie robiło wrażenia wtedy, pamiętam, jak się grało, jak te właśnie te wszystkie animki. No, chyba tak nie za specjalnie zarobię. Jeszcze muszę kupić sprzęt. Dobra, lecimy dalej. Prepare to be searched. Maintain speed and course. Czemu? Ha, chyba że on nie zrestartował. No to słabo.
No contraband detected. You may proceed. Dziękuję ci bardzo. Zasadniczo to w to można grać i grać i grać. No matko, już mnie tak skroił. To za dziad normalnie. No, no dobra. Się właśnie widziało, ale to już wiesz co, jakby nie miało znaczenia, bo już nie byłoby szans, żebym tą misję dokończył. Zresztą tutaj też widzę, że nie ma szans. Nie mogę mu dać rady normalnie. No bo gość jest mocno... Teraz, że jest dość mocno uzbrojony. Dobra. Teraz sobie będzie wyrzucić save'a chyba, bo... Nie zanosi się na to, żeby była jakaś szansa. Kurczę. Nie ma szans, żebym go ubił. Co przy jeden taki kolo i jest pograny. Deliver us, O Lord, for we are in need. Nie mam na tyle mocy, żeby czymś do niego strzelać konkretnie. Muszę nie zrobić tak, żeby nie sprzedać tego, co mam w tej chwili. Nie kupić tych laserów, one co prawda nie są tak mocne, ale... Nie mam czym latać tutaj normalnie. Za słaby to dziadostwo jest. Trzeba faktycznie wziąć się za handel. Na chwilę. Yo! Yo! Yo!
Dobra, zmieniamy się za Hondę. A teraz co? Nic nie zrobię. Albo on mnie musi skroić, albo ja jego. Szybko mi tej energii wziął. Potem na zasadzie ratuj się kto może, jak się trafi. Chyba będzie ekipa mocna. Ja nie mogę. Dobra, niech mnie skroi, bo to jest bez sensu. I wrzucimy save'a. Jeżeli chodzi o piu-piu, to jestem sam. Pomogę ci, bo mam sensu. No mi się udało. Bo mam ten generator kurczę. No, weź, weź na połówkę. O! Tego się nie spodziewałem. Dobra, ale to i tak nie ma sensu. Trzeba gdzieś tam myknąć i ją załadować. Trzeba inną strategię przyjąć. Bo więcej stracę kasy na dozbrojanie niż na... faktyczne wykonywanie misji. Udałoby się ten robić kasę na jakiś nowy kurde latania. Now entering an automatic landing zone. Cieszę się. A propos, udało mi się wczoraj w końcu zainstalować, znaczy nie wczoraj, dzisiaj zainstalować Windowsa na Macu. W końcu. Kurde, jakie przeboje miałem, to historia. Ale poszło. Dobra. Czym tu możemy pohandlować? Kupmy sobie. Nie znam cen, więc jadę na połę. Że to niekoniecznie. Dobra, trzeba się naprawić. Jak ktoś jest do naprawy, nie ma to jeszcze rakietki. Na wszelki wypadek dokupimy. Tylko może te lepsze, niekoniecznie te na podterwień. Dobra. Tylko 3, czyli reszta ten. Działa wszystko w porządku. Dzisiaj sobie już młoda przejęła.
No, ja tylko tam się niepotrzebnie z paroma rzeczami bawiłem. Mi się niepotrzebnie bawiłem. Generalnie poszło super szybko, więc... Znaczy, poszło super szybko, jak już... już wiedziałem, o co kamen. Trzymaj się. No za dużo to ja dzisiaj też nie połowię. Niezmiernie się cieszę. Dobra. O ile tutaj zachodzi ten Iron normalnie? Tam był po... nie pamiętam, 42 chyba, nie? A to Dale nie urywa. Czy ich kopalni futra będą interesować, ale fut już prędzej. Dobra, mamy to. Jest dealer, jest dealer. Pamiętam, jak to się odpalało na jakimś takim tam PC-cie w latach 90. i to wszystko robiło po prostu wrażenie wielkie. Każda animacja, właśnie jakiś tam przerownik taki, no już zapomniałem o tym dziadostwie. Entering an automatic landing zone. Pamiętam, że straszne to wrażenie robiło. Jak się zapraszało znajomków, to właśnie pierwsze co, to jakieś takie... No, jakieś takie pokazówki z jakichś tam demek i tak dalej, no to było coś pięknego. Czegokolwiek. W sensie mówię takim na dosie, to istna porażka. Yeah.
Panie, bo ja tu normalnie kardy mam, a ty mnie strzelasz. Dobra, bujaj się. Po drodze nigdzie nie znajdę. Będzie się normalnie następny cwaniaki. Będzie dobrze. Ja miałem, pamiętam, zestaw takich takich gier. Witam panowie. Będę się wdawał w bitwę z każdym kolesiem. Chyba, że będę musiał. Jeden zły ruch Joya. Już jest po potokach. Obydwaj są już tak ubici, a jeszcze kurde marudzą. Pozycje. Może się uda. Nie uda się. Dobra. Jak się nie uda, to leci koleś. Sam to może. Raz na pokolach się tyle nie zdarzało, co tutaj kolesi. Jakiś to jest... Jakiś to jest niesprawiedliwe. Końca. Thank you.
Now entering an automatic landing zone. Starzeje. Dobra, zobaczmy jak z tym żarciem. Czy coś się uda zarobić. Ktoś pamięta, ile tam było to żarcie? Coś mam dziwne wrażenie, że jednak nie za bardzo się tutaj na tym da zarobić. Chciałem sobie live'a cofnąć. Dobra, to 17 było, to spoko. Aczkolwiek nie mogę powiedzieć, żebym na tym jakieś specjalnie pozarabiał. Pod uwagę, ile trzeba będzie wybrać. Kurczę, normalnie najgorzej te silniki sterujące. To wychodzę za każdym razem kij na patyk. A jeszcze jak sobie muszę naprawić ten sprzęt, to już w ogóle bez sensu. Hi, how are you? I'd like to invite you to join our guild. We broker for the most reputable clients. That means we guarantee your work and your compensation. The Merchant's Guild primarily schedules cargo runs, but we also place big bounties on pilots that attack our own members. It will only cost you 1,000 credits to join our ranks. How about it? No. Great! We will automatically debit the service fee from your current banking system. The Merchants Guild appreciates your business. Thanks for joining. You'll be glad you did. Jeszcze jeden przebieg i będziemy kończyć. Czy jakby nie to piractwo całe, to by było jakoś łatwiej, a tak to słabiutko to idzie, słabiutko. Które moi? Dobra, kopsnijmy się tą, kupimy żarcie, może się uda. Teraz, żeby przelecieć spokojnie, nie? Bo tak jak gdzieś znowu mnie przyłapią, to jest porobione i na pozamiatać. W tą stronę się udało. Zobaczymy, jak będzie z powrotem. Thank you.
Now entering an automatic landing zone. Kilka runów zrobić pomiędzy jedną a drugą i byłoby to jakieś... Pytanie, czy jeszcze będą mieli 13. Nie pamiętam, ile tam zboża mieli. Weźmy na próbę. A może... Teoretycznie tu jest bliżej. Teoretycznie. Au, co jest? Problem, że jak na przykład jadę z gościem na czołówkę, to nie sobie... Dobra, mamy to jeszcze jakiś. Gdy ty z gościem na czołówkę, to problem polega na tym, że nie bardzo mogę zmienić punkt celowania, bo przeważnie kończy się to tak, że to robię skok duży. Więc i tak mogę tylko liczyć, że tamten koleś zrobi jakiś ruch i że akurat będzie tak, że nadzieje się na to, co ja strzelam, bo tak to kiszka pocztowa. Entering an automatic landing zone. No dobra, to było po 13, jak tutaj to stoi. Parełko. 39, no to pięknie. No to można parę kursów zrobić pod warunkiem, że tam jeszcze będzie. No pięknie, mogłem dużo więcej wziąć z tego ziarna. To będzie jeszcze jeden kurs zrobić. A
teraz ile naprawy? 12, 2. No to było nieźle. No. Spoko, jest jakiś postęp. Dobra, rakiet muszę dokupić. Weźmy sobie to. Przyjrzałem jeszcze torpedy. Kurde, problem z tym track zrobiłem, bo też no czasami można fajne fanty znaleźć po tym, jak się misia określi, ale czasami to jest kiszka. Pasztetowa niestety. Dobra, zrobię save. Dobra, to jeszcze jeden przelot zrobimy, tam i z powrotem. Kurczę, muszę pogrzebać, muszę pogrzebać w manualu, bo tam może ilości skrótów nie znam, kurde. I... Now entering an automatic landing zone. Się wydaje, albo podrżało. Dałaby się opcja sprzedaj wszystko, ale nawet nie wiem, czy jest taka. Chyba nie ma. I brakuje mi placu. No to lecimy z powrotem. W sumie myślę, że właściwie w tą grę to tak można grać bez końca, tak jak w Pirates, nie? Na tyle, że tam się jeszcze człowiek starzeje, więc... A tutaj to tak... niespecjalnie. Boże, jak się czysto udało, że jestem w szoku. Już teraz kumam, jak to działa z Joya. Czyli tak, drugi przycisk Joya dwa razy to jest dopalacz. Dlaczego mi teraz działa, raz nie działa, a to się okazuje, że to tak właśnie jest. Dobra. No to na ile wyszliśmy do przodu? No, poszalałem. Nie? No nie, dobrze wyszliśmy. 24. Byłem zadyszkę, nie? Jedzonkowo ile było? 20 coś chyba, nie? Bakrzyk... A tu czekaj, Damian zdaje się chyba miał w to ten coś ciapać, nie? Uff.
Ja się na to nie wpisywałem. Im lepiej powie, kiedy następna część Fantasmagorii, kurczę. To by było lepsze. Ktoś się tu trafił. Osłon nie zobaczyłem. Ojej, dobrze, niedobrze. Tak, spoko. Ja jestem dobry z matmy? Bo mnie z kimś pomyliłeś. To wiesz co, nawet kiedyś otworzyłem na Steamie, ale szczerze mówiąc nie przyglądałem się za bardzo. Co tam common? Grafika mnie tam lekko urzekła. No jest dobra, trzeba kończyć. Now entering an automatic landing zone. Zaś wykupić trochę żarcie i... No, jak żarty schodzi po 30, a kupuję po 18, to się opłaca. Bardziej, jeżeli trafia się jeszcze taki przelot, że misiów kolorowych nie ma, no to wtedy jest spoko. No, upartego można by było robić taki trik, nie, żeby... No, upartego można byłoby robić taki trik, żeby tam... Aha, okej. No to faktycznie prosto. Czekajcie, może się kopniemy tutaj. Ale wracając do tematu... No i zapomniałem, o czym mówiłem. Wow.
Coś mi się wydaje, że to mnie będzie drogo kosztować. To nieważne. Kolorowe niestety jak są, to jest słabo. No co zrobić? Now entering an automatic landing zone. Kyle teraz na prawo wyniesie. To jest taka masakra, nie? Bo to taka pętla właściwie, gdzie specjalnie to się nie zarabia. Kurczę, te silniki sterujące to jest jakiś kosmos zawsze, jeżeli chodzi o naprawę. 840. No i generalnie wyszedłbym na zero, nie? O Jezu, sorry. Dobra, mykam. Mykam, muszę jakąś inną strategię opracować grania w to. Dobra, dałoby się zagrać w coś innego, tak na przekładkę. Tylko nie wiem, czy to będzie trójka Wing Commander, czy w ogóle jeszcze coś innego, bo mam parę fajnych przygodówek do ogrania. A przydałoby się do korzeni wrócić. Nie wiem co z tym Prejem, bo w sumie jeżeli chodzi o Preja, to też tak, no nie wiem, coś tam się może wymyśli w każdym razie. Dobra, mykam sobie. Dzięki bardzo za dzisiaj. Do następnego jakoś tam. Wkrótce pewnie.